Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygodnicze The Last of Us 2. No dawaj. Tędy. Jestem za tobą. Taka ładna woda, a ty chcesz jechać dalej? No cóż, robota czeka. Brakuje ci go? Jessiego? Nie. Długo byliście razem. Słuchaj, to super facet. Ma świetnych starych. Nadal będą mi bliscy, ale lecieliśmy na autopilocie. Ej, dlaczego nigdy o tym nie gadałyśmy? Nie wiem. To by chyba było... Też nigdy nie mówiłaś mi o Kat. Co? Bo jej nie ma o czym gadać. Ała. Po prostu myślałam, że za nią nie przepadasz. Ani mnie ziębi, ani grzeje. Jasne. Na pewno zdolna z niej artystka. A twój tatuaż nawet mi się podoba. O, aleś ty łaskawa. Poza tym nie pasowała do ciebie. Ciekawe. Cicho. Okej. Ktoś tu jest zazdrosny? Naughty, naughty. Naughty Dog oczywiście. Ale mam też wrażenie, że w tej grze będziemy mieli duży nacisk na naszych czterokopytnych przyjaciół. Hej. Chcesz zobaczyć coś pięknego? Chodzi ci o twoją twarz? Nic nie jest tak piękne. O rany. Chodź, głuptasie. Bolało? Jak spadałaś z nieba? Czekaj, głuptasie. No, tyle miejsc ciekawych, żeby wejść, się rozejrzeć, a ty nic? Przecież... A... Chciałem powiedzieć, że to jest strzelba, ale to jest tylko amunicja do strzelby. No to jak na ukryte miejsce, to przyznam, że nie zaszaleli. To wygląda w ogóle jak przejście dalej. A może po prostu ono nie jest ukryte, tylko... My musimy kawałek pójść za naszą koleżanką. I zaraz wszystko będzie jasne. Jak ci się podoba? Całkiem ładnie. Ta trasa ma swoje plusy. To co z tym wpisem? No chodź. Kurwa. Co, będzie trzeba cię całować, tak? Zostańmy jeszcze chwilę. Koleżanka stwierdziła, że Tatra ma swoje plusy, więc... Nie wiesz, co pijesz, dziewczyno! Chociaż, żeby nie było, nie próbowałem. Z kim sprawdzałaś tę trasę? Z Jessim? Z Eugene'em. A, tak. O, Eugene. Ha, był zabawny. Oj, tak. No i stało się jasne. No i nauczył mnie sporo o elektronice. Ja bym mógł się dogadać z gościem, co pisał te teksty. Albo z panią, tak? No bo równouprawnienie te sprawy. Chciałabym dożyć takiego wieku. To nie może być trudne. Serio, w takich automatach nic nam nie zostawili, wszystko musieli wyzerować.
To wygląda jak jeden wielki skarbiec. Artefakt? Strzelam, że to fajka Eugenia. Ha? Właśnie, że moja. Dał mi ją. Masz przy sobie trawkę? Chciałabym. Eugene zawsze miał zapas. A po co to? A na co to komu? Ale to jak tak bez strzykawek? No dobrze, warto było wejść. Jak widać, można odkryć jakieś skarby. Więc... jest miło. Ach. Zastanawiam się, chociaż być może to twórcy specjalnie takie rozwiązania stosują, ale zawsze to taki test Corleya w grach, czy drzwi otwierają się na dwie strony. I trochę niestety, jak widać, tak, chyba że to akurat taki model drzwi, że powinny się otwierać na dwie strony. Ale dobrze. Co my tu mamy? 2013. No czas się zatrzymał na premierze pierwszej części. Swoją drogą, jeżeli dobrze kojarzę, też czerwiec 2013, czyż coś podobne okolice. O! Czekaj, czekaj, dziewczyna. Mamy nasze skarby. Czytaj. Znaleźliśmy dzikiego konia, który utknął w lodzie. Pomogliśmy mu się uwolnić. Zabieramy go z powrotem do obozowiska. Pominiemy kolejny posterunek. Czyli jak rozumiem, taki dziennik pokładowy. Co i jak tutaj można zobaczyć, cóż się działo. Joel, wszystko czysto. Jessie, Dina. Zauważyliśmy ślady, trafiliśmy po nich do małego obozowiska. Dwójka dorosłych i dziecko wymaga opieki lekarza. Pominiemy kolejny posterunek i zaprowadzimy ich prosto do miasta. Dwaj klikacze przy stacji benzynowej. Sprzątnęliśmy ich wszędzie indziej czysto. Czyli chyba jest czysto. Clear. No i dobra. O, proszę. No chodź. Spieszy ci się? Jak przez ciebie nie podniesiemy czegoś, to będzie przez ciebie. Nasz ostatni cel to miasto. Zobacz. To miasto. Ale mam nadzieję, że to nie jest to miasto ze spaloną knajpką. O, jest ta chatka. To na trasie Tomiego i Joela. Tak, to właśnie ta. A my chyba byliśmy tam dosłownie odcinek wcześniej. A to miasto z tą dużą wieżą? Tak, to kolejny punkt obserwacyjny. No dobra, plus jest taki, że w tym to mieście supermarket? Jeszcze nie byliśmy. Tak, przejedziemy tamtędy w drodze do miasta. Chyba wszystko, ale żadnego ruchu nie wypatrzyli w tej chatce, to aż dziwne. Wracajmy do koni. Tak, no bo tylko ich żal. No do widzenia, nasz skarbcu. Zapowiadało się na dużo więcej niż to tutaj wyglądało, ale... Mam pytanie. Masz na sobie te same ciuchy co wczoraj? Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. I tak ładnie wyglądasz. Dziękuję. Dziękuję. To tu było? Czy prócz tej dziury, przez którą chodziliśmy, ale tak. All clear. Zamiana koników, czy to jeszcze za wczesny etap związku? Tak to rozwiązali problem zablokowanej dalszej trasy. Chciałabym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie. Ze starości. Mieć długie życie. Ty nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu.
Dziś mam trapery. Koleżanko, po wszystkim zabierzemy cię do H&M-u, bo czuję, że tam by miała raj dla siebie, tak? No, brudne ciuchy, to trampki jej nie pasują, no. Ej, chcemy zajrzeć do tych domów? O tak, 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 chcemy. Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. Zsiądź, dobra, no to tyle nas nauczyli. Chcemy zajrzeć do tych domów. Zastanawia mnie też domy tam u góry, czy... okolicy? To kolejne ewakuowane osiedle. Zarażeni prawie nigdy tu nie docierają. Przeważnie łapiemy ich przy granicy. Czy do tamtych domów możemy zajrzeć? Nie. Myślałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Między wami w porządku? Tak. Fajne przyczepy. Takie małe, przenośne domki. Myślisz, że ludzie naprawdę w nich podróżowali? Ty byś nie chciała? Gdybym żyła przed epidemią, pewnie zwiedziłabym cały kraj. Wiesz, jakie rzeczy ludzie tu mogli robić? Może kiedyś wyjedziemy. O, marzenia. Jesse często opowiadał o Kanadzie. Mówił, że są tam takie wielkie wodospady. Bardzo chciał je zobaczyć. Serio? Przecież on uwielbia Jackson. Każdy ma jakieś marzenie. Nie zepsuj tej przyjaźni, nasz drogi pamiętniczku. Co więcej, nasze karty i jeszcze mamy tutaj, a to w drugą stronę, ewentualnie wytwarzanie, tak? No to mamy tylko apteczka. Choć tak nie mam za dużo towaru, żeby cokolwiek to w tym temacie zdziałać. Więc zbieramy. No widzę, że robota robi się sama, nie koleżanko? Ale warto było się zatrzymać. W ogóle to taki element dla fanów survivali, że można było pojechać dalej. Co tam, olać takie przyczepy. Ale jednocześnie... No jednak warto się zatrzymać. Co lubi Joel? Nie pytaj. Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. O, co jest nie tak tym filmem? No i kolejna kolekcjonerka. Tym razem... O, takiego nie mam. No właśnie. Nie zbierasz takich kart z bohaterami? A, tak. Wcześniej były komiksy. Tym razem karty z bohaterami. Ciekawe, czy będziemy mieli jakąś formę gwinta. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. O nie. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki. Brzmi fajnie. Tak. Mam coś dla nas. Chcesz się potem spotkać? Okej. Okay. Może zagram ci na gitarze? No dobra. O czym jest Curtis i Żmija 2? No więc dwóch byłych komandosów na własną rękę walczy ze złem. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. To ciekawsze niż się spodziewałam. Biegając chwilę później po tej okolicy, w podejściu, gdzie poszukiwałem artefaktów, trafiłem na jeszcze jeden domek, który jakimś dziwnym trafem udało się pominąć. A kryły się tutaj też fajne przedmioty, jak chociażby amunicja, czy jedna notatka. Może zagram ci na gitarze? No dobra. No i myślę, że możemy wracać. Myślisz, że ktoś na świecie jeszcze kręci filmy? No pewnie. Skąd wiesz? Może wszyscy są jak my. Próbują tylko przeżyć z dnia na dzień.
No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś ma kamerę... Optymiści. Czekaj, dziewczyno, czy ten garaż jest na pewno? Kurwa, zrobiło się zimniej. Chyba tak. To przez te trampki. Winter is coming i kolejne miasto do przyczesania. Trzeba, żeby zabić łosia. Co najmniej jednego. Gdzie oni się pochowali? Znajdźmy ich. Zbierz broń długo. Nie po to zbieraliśmy amunicję. Chociaż z drugiej strony... To, że łatwiej na pewno znaleźć coś do pistoletu. Więcej krwi. Zostawimy sobie tamtą broń na specjalną okazję. Słyszę ich w środku. Jak oni tam do chuja wleźli? A co ważniejsze, jak my tam wejdziemy? Dina, tędy. Że nasz kompan. Już po nim. Sztragi nożyk. Jeden zdjęty. Pozostał dalej z nami w tej grze. Zobaczmy, czy uda nam się przejść na tyły marketu. Dobry pomysł. Mówisz tyły? Czuję przód. Tylko tak, czy tył marketu jest tam, czy tu? Czy jeszcze mamy drzwi? To wydaje się być zablokowane. Albo i nie. Jak ze śnieżkami? Żyjesz? Co? Niezły rzut tak w ogóle. Dzięki. Dziękuję. Warto było poćwiczyć z młodymi. Wejście było zabarykadowane. Jak ten biegacz tu wlazł? Ta. Dobre pytanie. Może przemienił się w trakcie. Jaki jest twój rekord zarażonych zabitych na jednym patrolu? To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Chyba kilkunastu. A twój? Kiedyś skosiłam chyba 20. To była cała grupa. Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. Cała grupa się... O, a, o. Cała grupa się nie liczy, ale dlaczego my tu nie możemy wejść? Ja nie chcę jeszcze wychodzić na zewnątrz. W momencie, gdy my... Więcej biegaczy. Przeszukaliśmy całego sklepu. Zobaczymy, jak pójdzie. Tu będzie okno. Trochę boli, bo było jeszcze miejsce do przeszukania, chociaż prawdopodobnie jeszcze będziemy mogli tam wrócić, no bo zostawiliśmy konie na miejscu. Panie biegacz, widzę butelkę. Całkiem spora ekipa. Ktoś tam w rogu siedzi, więc liczę, że tym możemy się zająć teraz.
Znaleźć kryjówkę na później. Dina? Pogadać inaczej tutaj. Chyba jej mocno zależy na tym, żebyśmy nie pobili rekordu. Dalej nic. To już wszyscy? Tak. Chyba tak. Musimy jeszcze zająć się tymi w markecie. Obejdźmy budynek. Musi być tu jakieś wejście. Czyli jak rozumiem, tam jeszcze będziemy wracać. Żeby nie było, drzwi widziałem, ale nieaktywne, więc wydaje mi się, że mamy przejście dalej. I wiele wskazuje na to, że nawet tamten budynek, który teoretycznie ominęliśmy, jeszcze będziemy mieli okazję podejrzeć. Ktoś tu do sejfu zaglądał? Jakiś plan? Ja wpadłem na coś takiego, ale to chyba zbyt wiele jak na nas. Eli, podsadź mnie, rozejrzę się. Idę. Dobra, dawaj. Tam w dachu jest wielka dziura. Chodź. Dzięki. Tam. Widzisz? No dobra. Spróbujmy się tam dostać. Znam drogę. Nie to, żeby na łajzę tu się zapuszczał. Ale tak jakoś wyszło. Eli, nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. No dobra. Spoko. Czyli widzę, pewne sekrety są tu jeszcze nieznane między dziewczynami. I serio tak? Ej, wyjdźmy na boczek. Pogadajmy o tym. Serio tak? Nic? Nie powiedziałaś? Może faktycznie to niebezpieczne. Ktoś jeszcze wpadłby na szalony pomysł, żeby zrobić z nas lek. Proszę pani, jest mi nadzwyczaj przykro za to, co zrobiłem. Nie potrzebowałem niczego z państwa sklepu poza lekarstwami. Pani mąż się na mnie rzucił. Jaki miałem wybór? Moja siostrzyczka przestała czuć swoje stopy. Potrzebowałem insuliny. Wszyscy ją gromadzą. Jaki miałem wybór? Mam nadzieję, że przeżyję. Przepraszam. Jaki miałem wybór? No, wiersz miłosny to nie jest, ale też ładne. Widzisz jakąś drogę? Nie wiem. Można potem się... Nie, to chyba... Zbyt delikatne, żeby coś z tego wyszło. Patrz. Patrz. Nie, jeszcze nie patrz teraz. Wiem, że dam radę. Patrz, patrz. Teraz Dina już zdecydowanie patrz na to. Przytrzymaj tak. Tędy. A jednak co, IQ 200 to IQ 200 tutaj. Przeżyjemy. Udało się.
Choć nie ukrywam, że przydałby się jakiś batonik. Hej, mam tu alkohol. I kilka szmat. Proszę, baw się dobrze. Rozumiem, że Grana będzie sugerowała stworzenie apteczki. Jestem nawet za, czy za jej użyciem. No patrząc na nasze zdrowie, teoretycznie powinniśmy. W praktyce czuję się dobrze. No dobra, ale zaraz zróbmy według tego, co gra by chciała. Tym bardziej, że wcale ta apteczka nie daje nam pełnego zdrowia. O, o, ty! Tam są zarodniki. Załóż maskę. Jasne. Czekaj, Dina, ale w tej szufladzie chyba nie było zarodników. No właśnie. Tyła, buzie, w tym świecie to na pewno za paczkę amunicji można tyle kupić. Wbijam. Czekaj. Wygląda jak alkohol. Pamiętaj, nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Kochana jesteś. Dobrze, że to dwie kobiety, bo... Sporo zarodników, czyli są tu od dawna. A może to nieważne, uważaj na tych dłużej zarażonych. To część supermarketu? Nie wiem. Myślisz, że jesteśmy nad nim? Zajdźmy na parter. No właśnie, tym bardziej, że my jeszcze jakoś będziemy musieli tam wrócić, bo konie na nas czekają. Powiedziałem, że konie to jedno z ważniejszych stworzeń. W tej przygodzie tu się okaże, że zaraz nie będzie do czego wracać. Green Place Market, pracownik miesiąca, 2.13. No świat się zatrzymał. Nawet nikt nie próbował udawać, że jest inaczej. Mam uraz do otwierania drzwi, chociaż to wygląda jak pokój. Co więcej, to wygląda jak safe. Mhm. Ale może pierwszy safe będzie tu pod nosem. Hej, Kristen, zostawiłem w sejfie świetną rzecz. Kombinacja to data, kiedy mój dobry chłopczyk został pracownikiem miesiąca. Tylko kurczę, nie sprzedawaj ani nie rozdawaj tego, co znajdziesz. To na twoje plecy, dobra? Zdrówka, mina. 2.13 stał się pracownikiem, chyba że 2.13 to jeszcze za mało, ale to teraz przypuszczam, że nie bez powodu dali nam te teksty. Czekaj, 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 jeszcze to wrócimy. Pracownik miesiąca, 2.13. Mój chłopak. Mowa o tym piesku? Czyli lipiec, 07.13, albo samo 2.13. Tak to wygląda. Albo będziemy szukać po imieniu tamtej tej. No dobrze. 07 2000. O nie, 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 nie. Tak się nie będziemy bawić. 2013. Chodziło o pieska. Good boy, good boy. Pewnie to tak po angielsku bardziej właśnie. Good boy to chyba do tych psiaków się woła. I stąd takie skojarzenie pierwsze. Aha, albo te dalej IQ 200 w pełni. No dobrze, podoba mi się. Save zaliczone. Ładna kanapa, nie Dina? I te zarodniki. Ile razy to szmaty pomyliłem z notatkami. Ale podoba mi się, bo... No mamy tu festiwal dla fanów eksploracji w tym miejscu, tak? Pierwszy odcinek może nie pozwalał na zbyt wiele,